Proszę już o spokój. Proszę już o spokój. Na wstępie przypominam, że sesja jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania sesji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych. Otwieram 58. sesję Rady Gminy Główczyce. Witam wszystkich radnych. Witam panią wójt Danutę Maj. Witam sekretarza gminy panią Joannę Lipczyńską. Witam skarbnika gminy panią Mariolę Barna. Witam radcę prawnego panią Małgorzatę Eismont. Witam również kierownika środka pomocy społecznej panią Urszulę Żłobińską oraz zaproszonych sołtysów. Witam również wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję i oglądających transmisję w sieci internet. Proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności przez naciśnięcie przycisku. Ktoś jeszcze nie nacisnął guziku, bo jest 13 radnych. Ja nie nacisnąłem, albo za szybko nacisnąłem, przepraszam. Stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na 15-osobowy skład rady w sesji uczestniczy 13 radnych. Otwieram punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Kto jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad zostaje przyjęty. Przechodzimy do podpunktu trzeciego, powołanie sekretarza obrad. Na sekretarza proponuję radnego Zenona Fir. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za taką propozycją? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że sekretarzem obrad wybrany został radny Zenon Fir. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z sesji zostaje przyjęty. Otwieram punkt drugi. Informacja o działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Proszę panią wójt o przedstawienie informacji. Proszę bardzo. Chyba już, raz, dwa. Raz, dwa. Jest. Informacja obejmuje okres pomiędzy 2 listopada a 30 listopada 2023 roku. W tym czasie w miejscowości Siodłonie spotkałam się z panią sołtys Siodłonia oraz wykonawcą niwelacji terenu przy placu zabaw. To spotkanie było pokłosiem wystąpienia tutaj pani sołtys na ostatniej sesji. Odbyłam szereg spotkań z mieszkańcami gminy w sprawie problemów, na jakie napotykają. Między innymi byli to mieszkańcy Żoruchowa, Ciemina, Izbicy, Główczyc, Choćmirówka, Będzimierza, Będziechowa, Kokoszek, Klęcina, Wolini. Odbyłam kilka wizji lokalnych w terenie, które ułatwiły mi rozwiązywanie sytuacji trudnych, między innymi Kokoszki, Będzimierz, jak również Wolinia. Odbyłam cykl spotkań z pracownikami merytorycznymi w sprawie projektu budżetu na 2024 rok. Spotkałam się z panem prezesem firmy Verbio, która jest zainteresowana wybudowaniem biometanowni z wykorzystaniem słomy jako materiału do produkcji gazu. Inwestycja byłaby planowana, jest do zlokalizowania na terenach naszych mieszkańców w rejonie Stowięcina i Szelewa. Gaz wyprodukowany byłby przesyłany do sieci Gaz System. Uczestniczyłam w spotkaniach z przedstawicielami. Oczywiście tutaj z panem prezesem umówiliśmy się o przesłanie prezentacji, ale też zaplanowanie spotkania z Radą Gminy. Uczestniczyłam w spotkaniach z przedstawicielami firmy Green Capital, a następnie spotkaliśmy się również z państwem radnymi, tak aby przedstawiciele firmy mogli zaprezentować plany inwestycyjne na terenie gminy w budowę pojedynczych wiatraków,
Miałyby one powstać, być wybudowane w rejonie Wielkiej Wsi Warblina oraz Gorzyna i Stowięcina. Żeby tę inwestycję realizować, niezbędna jest zmiana planu zagospodarowania. Odbyłam cykl spotkań z przedstawicielami firmy ONDE, która będzie realizowała inwestycję budowy 3 far wiatrowych. Jak Państwo pamiętacie, w rejonie Wykosowa, Drzeżewa i tak zwana Rumsko, ale jest to rejon Siodłonia, pomiędzy Siodłoniem a Będziechowem. Spotkania dotyczyły wynajmu obiektu przy ulicy Lipowej na cele biurowe. W związku z pismem mieszkańców miejscowości Wolinia dotyczącym inwestycji drogowej w tej miejscowości spotkałam się z projektantem, wykonawcą, inspektorem nadzoru, którzy zobowiązani zostali do ustosunkowania się do treści pisma. Odpowiedź została już udzielona i przesłana do podmiotów wymienionych w piśmie, o którym wspomniałam. Ponadto spotkam się z mieszkańcami Wolini. W tym spotkaniu będą uczestniczyli również projektant, wykonawca, jak i inspektor nadzoru. Odbyłam spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych w celu przygotowania materiałów związanych z projektem zmiany obwodów szkolnych dla Komisji Oświaty. W drugiej części spotkania, w której uczestniczył również pan dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, omówiliśmy organizację Wigilii Gminnej, która podobnie jak w roku ubiegłym odbędzie się na hali sportowej, a jest zaplanowana na 16 grudnia. Uczestniczyłam w jubileuszu 50-lecia gminy Słupsk oraz jubileuszu 50-lecia zespołu ludowego Klęcinianki. Podczas tego jubileuszu mieliśmy możliwość gościć delegację z gminy Kadzidło z panem wójtem Dariuszem Łukaszewskim. Podczas uroczystości podpisaliśmy list intencyjny w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Główczyce a gminą Kadzidło. I tutaj chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom tego jubileuszu z panem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury na czele. Jak również chciałabym ponowić gratulacje dla zespołu Klęcinianki. W Urzędzie Miejskim w Gdyni wraz z panią skarbnik podpisałam umowę na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku w ramach grupy zakupowej Norda. Uczestniczyłam w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. Zorganizowałam i uczestniczyłam wraz z państwem radnymi oraz panią nadleśniczy nadleśnictwa Damnica w objeździe dróg gminnych śródleśnych, których przejęciem zainteresowane są Lasy Państwowe oraz terenów należących do lasów, które miałyby stanowić zamianę. Uczestniczyłam wraz z państwem dyrektorami szkół w posiedzeniu Komisji Oświaty. Uczestniczyłam również w posiedzeniu Komisji Skargi Wniosków oraz w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Główczyce. Ponadto uczestniczyłam w czwartym halowym turnieju piłki nożnej dzieci Żelki Cup 2023. I tutaj chciałabym podkreślić, iż naprawdę zainteresowanie turniejem było ogromne. Uczestniczyło aż 20 drużyn i tu również chciałabym pogratulować organizatorom. Przy współpracy z przedstawicielem firmy PGK oraz w porozumieniu z firmą Remondis oraz przy udziale pani sołtys Żoruchowa i przedstawiciela Rady Sołeckiej w terenie, czyli na terenie miejscowości, analizowaliśmy sposób odbioru odpadów komunalnych w związku z zaistniałym tam problemem. On dotyczy jednej rodziny, no niemniej jednak problem jest duży, ale wyjście już zostało wypracowane. Wraz z pracownikiem merytorycznym po pierwszym dniu opadów, ataku zimy, tak to trzeba
określić i licznie napływających skargach, iż drogi nie są odśnieżone bądź nie są posypane, objeżdżaliśmy drogi, na których zgłaszano problemy. Pokłosiem tego było spotkanie z koordynatorem, jakim jest prezes Zakładu Usług Publicznych. W sprawach bieżących przedstawię Państwu, jak wygląda plan zimowego odśnieżania. On jest dostępny, posiadają go sołtysi, znajduje się również na BIP-ie, ale mimo wszystko... Proszę? Tak, ale mimo wszystko tylko w skrócie to, co jest najważniejsze, pozwolicie Państwo, że przytoczę. W dniu wczorajszym spotkałam się z panem Markiem Ustowskim oraz panem przewodniczącym Komisji Rolnej, panem Mariuszem Dysiem, w sprawie zgłoszonego przez panów problemu z wilkami na terenie naszej gminy. Wspólnie ustaliliśmy, że w pierwszej kolejności zdiagnozujemy problem poprzez zasięgnięcie rozszerzonej informacji, którą będziemy chcieli uzyskać od rolników, kół łowieckich i mieszkańców gminy, aby następnie opracować stosowny wniosek i przekierować go do wojewody, ale musimy mieć twarde tutaj dowody, że ten problem na terenie naszej gminy a już pierwsze dowody mamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójt. Przechodzimy do realizacji. Panie przewodniczący, czy ja mogę... Proszę bardzo. Panie wójt, ja chciałbym tylko dopytać, ponieważ w niedługim czasie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie zajmowała się inwestycją, o której pani wspominała, mówię o inwestycji w Wolinie. Ja chciałbym tylko dopytać, czy ta informacja, która dotarła do nas jako do radnych na tablet, bo ona niedawno dotarła, jest pokłosiem pani spotkania z tymi panami, o których pani mówiła? Pani mówiła, że pani się spotkała z wykonawcą, projektantem i tak dalej. Nie, to jest pokłosie... Jest to pokłosie wystąpienia mieszkańca Wolini na ostatniej sesji. W ślad za tym wpłynęło do mnie pismo z informacją, że zostało przekierowane do Rady Gminy, zostało przekierowane do nadzoru budowlanego, do pana senatora Kazimierza Klejny. I w ślad za tym podjęłam działania, tak jak Państwu powiedziałam. No, na te tematy muszą się wypowiedzieć podmioty merytoryczne. Takie postępowanie przeprowadziłam i już stosowny materiał został do wszystkich podmiotów w dniu wczorajszym przesłany, więc... Ale to jest pokłosiem pani spotkania z tymi panami, o których pani mówiła? Nie, to jest pokłosiem pisma. Rozumiem. Które wpłynęło. Czyli to nie ma żadnego związku. A ja już do tego pisma... Podjęła pani działania. Podjęłam działania. Dobrze, dobrze. I to, co z tych działań wynika, przekierowałam do wszystkich podmiotów, łącznie z Radą dobrze, Gminy. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Czy ktoś z rady chciałby dopytać jeszcze w tym punkcie o coś, panią wójt? Jeśli nie ma żadnych pytań, przechodzimy do punktu trzeciego. Informacje na temat dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy. Informuję, iż wszystkie prezentowane informacje były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wspólnych Komisji Rady Gminy w dniu 23 listopada tego roku. Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie tego punktu, to proszę o ich zadanie. Jeśli nie ma żadnych pytań, przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych i proszę panią wójt o przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy w Główczycach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Główczyce. Proszę bardzo, panią wójt. Na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40, przedstawia informacje o oświadczeniach majątkowych za 2022 rok złożonych przez pracowników Urzędu Gminy w Główczycach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Główczyce. Punkt pierwszy. Wszystkie osoby złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie, dołączając kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym
PIT za rok poprzedni. Podczas analizy oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości. Punkt trzeci. Oświadczenia zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłane do Urzędu Skarbowego w Słupsku. Dziękuję pani wójt. Ja tym samym przedstawię informację dotyczącą oświadczeń radnych gminy Główczyce. Podstawa prawna jest taka sama. Punkt pierwszy. Oświadczenia majątkowe względem stanu na 31 grudnia 2022 wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w 2022 roku radni złożyli w terminie ustawowym. W punkcie drugim. W wyniku analiz oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. W punkcie trzecim. Oświadczenia radnych zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Słupsku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy radni mają pytania odnośnie powyższego? Jeśli nie ma takich, przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał. I proszę o wyświetlenie pierwszego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Przypominam, iż wszystkie projekty uchwał były omawiane szczegółowo na posiedzeniu wspólnym komisji. Ale jeśli państwo macie jakieś pytania w dniu dzisiejszym, to proszę o ich zadawanie. Jeśli nie ma takich, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden nie oddany, ale 13 głosów za. Słuchajcie, może temperatura wpływa na te urządzenia. Naciskajcie dokładnie i nie za szybko, jak powiem o głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. I czy przy tej uchwale macie państwo jakieś pytania bądź uwagi? Jeśli nie ma takich, przystąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 13 głosów oddanych za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Czy również tutaj mają państwo jakieś pytania bądź uwagi do projektu? Jeśli nie ma takich, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzynaście głosów oddanych za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie określenia szczegółów warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich. I czy w tym punkcie radni mają jakieś pytania bądź uwagi? Jeśli nie ma takich, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 głosów oddanych za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Główczyce. Czy przy tym projekcie uchwały macie państwo jakieś pytania bądź uwagi? Jeśli nie ma takich, przystępujemy do głosowania. Ktoś z państwa... Proszę bardzo, radny Dyś. Panie przewodniczący, tutaj byśmy mogli wskazać, że tu nie chodzi o zmianę stawek i tak dalej, żeby ktoś nie pomyślał, że sobie jakieś diety podwyższamy. Tak, można by było to doprecyzować, bo to jest tylko chodzi o to, żeby to było
konstruktywne. Ja poproszę o krótkie powiedzenie panią sekretarz, jeśli może. Tak, panie radny, właśnie chodzi o to, że ta uchwała została stwierdzona nieważność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze względu na brak jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Więc ta uchwała nie wnosi nic nowego, tylko będzie już aktem prawa miejscowego. Dziękuję. Dziękuję również. Czy jeszcze jakieś pytania bądź uwagi? Jeśli nie ma takowych, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nacisnę. 13 głosów oddane za, stwierdzę, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Słupskiego na realizację zadania pod tytułem przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Powłociu wraz z udowodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G. Czy macie państwo jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu? Jeśli nie ma takich, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzynaście głosów dane za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaż nieruchomości. Czy w tym punkcie radni mają jakieś pytania bądź uwagi? Jeśli nie ma takich, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzynaście głosów oddanych za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie roztoczenia skargi na działalność wójta gminy Główczyce. Czy przy tym punkcie macie państwo jakieś pytania bądź uwagi? Jeśli nie ma takich, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedenaście głosów oddanych za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. I proszę panią skarbnik o krótkie prowadzenie. Proszę państwa, w uchwale budżetowej po stronie dochodów budżet zwiększamy o kwotę 169 650 zł, jest to subwencja, oraz dokonujemy zmiany w klasyfikacji w rozdziale 852.28 w paragrafie 036 zmniejszamy plan o 180 zł i w dziale 852.28 paragraf 236 zwiększamy o 180 zł. Jest to taka zmiana tylko między paragrafami. Wydatki zwiększamy też o kwotę 169 650 i środki te przeznaczamy na następujące rzeczy. 5 tysięcy na podatek VAT, 17 tysięcy projekt drogi Gorzysław, 28 290 remont budynku gospodarczego Żoruchowo, 12 532 na usługi w urzędzie, 20 tysięcy na energię, w ochotniczych strażach pożarnych na materiały 10 tysięcy, na usługi 10 tysięcy i 3 tysiące na ubezpieczenie pojazdów, bo jeszcze dostaliśmy w tej chwili polisę na ubezpieczenie samochodów. Ona już dotyczy przyszłego roku, ale do bodajże 15 grudnia musimy tą składkę zapłacić. W oświetleniu ulicznym zwiększamy plan o 30 tysięcy.
dopłata do funduszu sołeckiego, fundusz ogólnie 12 490 z tego na fundusz sołecki w Żoruchowie 8768, to jest dopłata do remontu świetlicy, Wykosowo 6702 zł, dopłata do ogrodzenia i 20 zł do funduszu sołeckiego w Izbicy, to jest dopłata do zrobienia murku. I zmiana klasyfikacji w związku z tym, że drogę, remont drogi w Równie mieliśmy to w drogach gminnych, a jest to, dostaliśmy na to dotację od marszałka na dojazd do pól. Jest konieczność zmiany klasyfikacji z dróg gminnych na dojazd do pól. To jest z rozdziału 616 6050 786 560 na rozdział 010 42 6050, ta sama kwota. I małe zmiany w funduszu sołeckim w Pobłociu. Oni przegapiliśmy, że tak powiem, na ostatniej, na sesji październikowej, żeby to ująć. Oni tam zmieniają tylko w poszczególnych zadaniach i nic więcej. I kwota pozostaje bez zmian. I to jest wszystko. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie ma takich... Proszę bardzo. Pani. Ja mam takie pytanie, bo rozmawialiśmy na temat budżetu pieniążków na dopłatę do śmieciarki, do samochodu, a nie mamy ujęte w projekcie. Ale myślę, że ten temat będzie poruszony na Komisji Finansów i na następnej Komisji Wspólnej. To właśnie, jest, ale to jest uchwała tylko budżetowa. Na temat budżetu na 2024 rok będziemy rozmawiali w pierwszej kolejności na posiedzeniu Komisji Finansów, które zaplanowane jest bodajże na 7. Tak, tak. Na komisjach wspólnych i finalnie już na sesji. Także ta uchwała budżetowa nie dotyczy absolutnie. Aha. Nie, po prostu mnie pytano, więc ja też pytanie. Dziękuję. Czy może jeszcze jakieś są pytania bądź uwagi? Jeśli nie ma takich, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Naście głosów oddanych za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu. Informacje dotyczące interpelacji i zapytań. W okresie międzysesyjnym do Rady nie wpłynęły żadne interpelacje. Jeśli radni mają interpelacje i zapytania w dniu dzisiejszym, to przed ich złożeniem proszę o ich odczytanie. Wiem, że pani radna Śpiewak miała. Tak, proszę dzisiaj bardzo. Akurat przed wyjazdem na ten dostałam petycję do mnie, ale z pytaniem i z prośbą do pani wójt. No, uda mi się przeczytać, ale chodzi o Będziechowie, o dział, o drogę, drogi dojazdów do numerów, do posesji o numerach 30, 30A, 29, 29B. I to jest droga gminna. I jeszcze takie są w Będziechowie 30 chyba 6, to jest numer, tak pole jest wybudowany też tam pan, którzy no, w ogóle dojazdu do swojej posesji nie mają. Nie są odśnieżane raz, a drugi raz, że jak przyjechała odśnieżarka, czy jak to się nazywa, ten, porobiła straszne kolejny i są dziury. I tam jest okropnie. Ja przeszłam się i nie ma. I jeszcze na domiar tego nie dojeżdża śmieciarka, oj, przepraszam, ta śmieciarka, nie dojeżdża w ogóle samochód ośnieżarka, nie? Do ośnieżania. I tak bardzo proszą i to no, mają strasznie, już proszono kilka razy o to, bo tam ani nie pogotowie nie dojedzie. Teraz to już listonosz powiedział, że też żadnych zawiadomień, niczego nie będzie przywoził, bo żaden samochód po prostu nie dojeżdża. I w ogóle taka została, tak jakby nie było, nie istniało, tam jednak ludzie mieszkają. Ja nie jestem w stanie teraz odnieść się do numerów działek, jak zlokalizowana jest droga. Bardzo bym prosiła o przekazanie
tej informacji na piśmie i po powrocie do urzędu. Dzisiaj nie ma pani inspektor do spraw drogownictwa. Ona zajmuje się remontami dróg, ale też z góry uprzedzam zarówno panią radną, jak i mieszkańców, że jakakolwiek ingerencja w tej chwili w drogę przy tych warunkach pogodowych, ja nie mówię już nawet o śniegu, bo bardzo dobrze by było, gdyby to zmroziło i żeby nie było tej brei i kolein. Ja wcześniej w swojej informacji nawiązałam do miejscowości Kokoszki i Będzimierz, gdzie niestety ciężki sprzęt robi to, co robi, że drogi, po których wcześniej jechaliśmy z państwem radnymi, z panią nadleśnicze, gruntowe, były w dobrym stanie, a przy tych pierwszych opadach śniegu, przy tych roztopach i sprzęcie, jaki się po nich porusza, to jest w tej chwili praktycznie rzecz biorąc breja, w przypadku Będzimierza jeszcze z kolejnami takimi, że nie sposób jest się samochodem osobowym przemieszczać. My interwencyjni jesteśmy przygotowani do podjęcia działań w tym zakresie, ale ta pogoda po prostu uniemożliwia wszelkie działania. Wszystko, co tam zastosujemy, wsypiemy, to na nowo będzie rozjeżdżone, więc działamy na bieżąco. Żeby udrażniać, tak żeby można było się poruszać. Ale ja po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że te działania, które zainicjowałam i które przyjęła Rada Gminy, żeby inwestować w drogi gminne, odchodzić od tematu dróg gruntowych czy wykorzystywania kruszywa, bo w pewnym momencie to było takie dosyć mocno na topie, czyli inwestycja w projekt i naprawdę robienie dróg trwałych. I to robimy i naprawdę za tej kadencji wiele w tym temacie zostało zrobione, ale to jest góra lodowa. Ale od tego nie powinno być odstępstwa i też przy dyskusji nad projektem na 2024 rok będę tutaj występowała do państwa z wnioskiem, aby nad tym tematem się pochylić, nie tylko już bazując na inicjatywie społeczności lokalnej poprzez Fundusz Sołecki, ale żeby do tego tematu podejść globalnie, przygotować się do tego i po prostu działać. Działać podobnie z oświetleniem, to jest kolejny temat, żebyśmy nie ciągnęli kołderki w przeróżne strony, bo praktycznie nie ma miejscowości, a wiemy, że tych miejscowości jest 49, one są rozrzucone po całym terenie, w której nie byłoby problemów z doświetleniem. Także tutaj, ale to nie będę tutaj już wprowadzała szerzej w temat przy pracach nad projektem budżetu, przy tych wszystkich analizach. Ja państwu swoją propozycję przedstawię, ale wiadomo, że decyzja należy do państwa radnych. Też jeszcze właśnie w sprawie oświetlenia. Już bardzo długo, dawno były zgłaszane, prawdopodobnie jeszcze i pan sołtys zgłaszał, jak do tej pory w ogóle nie mają, gdzie, no jest ciemno, a rano już o 4 czy o 5 jadą do ryb. Strach przejść. I tak jak tutaj napomnieliśmy o wilkach, u nas też wilki właśnie spotkano. Ja się zgadzam z panią radną, dlatego tak mocno ten problem artykułuję z pozycji całej gminy. Ja rozumiem te doraźne problemy, gdzie niejednokrotnie sołectwo starało się je rozwiązać, jak na przykład w przypadku sołectwa Podole, gdzie będą się wspomagali lampami. Tak, ja przepraszam, ale tam lampy są tylko, że chyba trzeba żarówkę czy co wymienić. Jeżeli to jest kwestia tylko żarówki, to przypominam, że zajmuje się tym w imieniu gminy Zakład Usług Publicznych i on podejmuje interwencje. Tylko wystarczy zgłosić i Zakład Energetyczny przyjeżdża i uzupełnia niepalące się żarówki. Ja tutaj mówię już w tej chwili o miejscach, gdzie nie da się dowiesić lampy, jest słup. Tak na przykład mieliśmy taką interwencję ostatnio z panią Anią. Byliśmy w Cieminie,
W jednym miejscu i owszem, to wiesimy lampę, ale w drugim nie ma takiej możliwości, bo to jest, nie ma kabla, stoi słup i tak dalej, ale są rozwiązania alternatywne i może też na przykładzie gminy Smałdzino w takich doraźnych sytuacjach warto pójść w te rozwiązania w postaci lamp solarnych, tych hybrydowych, tak? Bo solarna nie do końca się sprawdzi ze względu na to, że tego słońca ostatnio jest trochę za mało, ale jeżeli wejdziemy w takie rozwiązanie hybrydowe, to ono już ten problem pozwoli rozwiązać. Ale to już jest, mówimy tu nie o kwocie 1000, 10 000, ale tak jak mówię, zdiagnozować problemy na terenie gminy, bo sygnałów jest naprawdę bardzo dużo i to państwo w pierwszej linii. Do was docierają te tematy. Także praca nad nowym budżetem i takie kompleksowe już podejście do tematu i projektów dróg gminnych w pierwszej kolejności i oświetlenia. Dziękuję. Dziękuję również. Czy ktoś w tym punkcie chciałby jeszcze zabrać głos? Jeśli nie ma chętnych, przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje, wnioski i oświadczenia. I na początku prosiłbym panią sekretarz o przedstawienie informacji o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności. Proszę bardzo. Wójt gminy, uwzględniając opinię sądu rejonowego, wyznacza podmioty, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Na terenie naszej gminy będą to Urząd Gminy w Główczycach, Zakład Usług Publicznych w Główczycach, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach i Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Główczycach. Liczba wskazanych, którzy mogliby wykonywać pracę, to będzie 80 osób. Dziękuję. Dziękuję również. Czy radni w tym punkcie mają jakieś jeszcze pytania? Proszę bardzo, radny Deś. Pani Wójt, ja mam pytanie odnośnie tego, co nam przedstawił ostatnio pan sołtys z Wolini. Jak pani do tego tematu podeszła i jak to zostało rozwiązane? Chodzi o położenie tej kostki polbiórkowej. Co pan sołtys stwierdził, że ma firmę za 14 tysięcy, które zrobi i twierdził, że pani chce to wykonać za 32 tysiące. Czy doszło do jakiegoś kompromisu i zostało to jakoś ugodowo załatwione, czy pani upiera się przy swoim i sołtys przy swoim? Wie pani, o co chodzi. Panie radny, ja nie mogę się upierać przy swoim. Mnie obliguje ustawa o zamówieniach publicznych, czyli tak zwane szacowanie. To nie jest tak, że pan radny przedłożył swoją ofertę, ja przedłożyłam swoją ofertę i jestem wójtem i wybrałam sobie swoją ofertę. Absolutnie nie. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca i mam nadzieję, że mimo tych trudnych warunków pogodowych uda nam się skonsumować środki z funduszu sołeckiego. Otoczkę oferty pana sołtysa pozwoli pan, że zostawię i nie będę tutaj komentowała. To jest do skontrolowania, proszę bardzo, możecie państwo to skontrolować, jak to się dzieje. Wójt nie wybiera podmiotu. Wójt kieruje się ustawą o zamówieniach publicznych. A szacowanie jest obowiązkowe. Znaczy z tego, co zostało nam przedstawione, to oferta wpłynęła tego wykonawcy. Oczywiście i tak? Brana była pod uwagę. Aha, dobrze, dziękuję. Absolutnie nie ma takiej opcji. To nie chcę tego, pozwoli pan, to nie jest miejsce, gdzie dobrze, no będę dobrze dzieliła włos na czworo, bo... Dziękuję. Dziękuję również. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Mańkowski. Pani sekretarz, pani czytała to, to chodziło o tych godzinowców, co teraz pani ta czytała, a są tu się tam nie są ujęci? Aha, w ten sposób, bo myślałem, że my już nie możemy ich tam gdzieś tam u siebie zatrudniać, bo to, ale jednak tam się nic nie zmieniło, będziemy mogli ich tam. Dziękuję. Czy ktoś chciałby z radnych jeszcze zabrać głos? Jeśli nie, może ktoś z sali? Proszę bardzo, pani sołtys.
Ja z taką skargą trochę od mieszkańców tutaj, tej naszej nowej, zrobionej, pięknej ulicy Cichej. Po prostu skarżą się, że tak jak było przedtem, tak i teraz ludzie sobie zrobili wychodek dla piesków i proszą, może jakiś pojemnik czy coś. No jeżeli kogoś stać na psa, no to chyba na woreczek też go stać, żeby za tym pieskiem iść i pozbierać to, co zostało. To jest teraz ładna ulica, a dalej obkupczona, tak jak była przedtem, co była. To jest taka sama i w tej chwili. No i to tyle w temacie. Jak to można w ogóle rozwiązać? To jest trudne. Pozwoli pani sołtys, że ten temat przemyślę. Dobrze, bo mieszkańcy mówią, że nawet zdjęcia jeżeli mogliby sami, ale... no na pewno jest jakaś droga, tak, w tym kierunku, ale muszą być namacalne dowody, ale też i polityka gminy w tym zakresie, mówię, bo jest problem i na osiedlu, wygląda. Na wzgórzu. Ładnie to i wszystko tutaj wygląda, jest, tylko, to, że... jest to problem, ale pozwoli pani sołtys, że po prostu muszę, a w zasadzie musimy, bo to dotyczy tutaj nas wszystkich. Musimy ten temat przemyśleć, bo on naprawdę jest bardzo uciążliwy. Jest, jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Jeśli nie ma chętnych, może ja pani wójt krótko spytam i przedstawię radnym informację od naszego lokalnego przedsiębiorcy odnośnie czyszczenia rowów za krzaczeń. Czy ktoś z panią na ten temat rozmawiał? Bo jest, znaczy ja mogę powiem, ja dzisiaj miałem telefon od pana, który się zajmuje takimi rzeczami i jest propozycja jego taka, ja powiedziałem gminy do pani wójt, że on jest gotów oczyścić nasze drogi gminne rowy z zakrzaczeń, z drzew do obwodu 50 cm, które nie wymagają zezwoleń, na wyczyszczenie tych rów z tych zakrzaczeń i za to, że on... W skali gminy? Tak, w skali gminy. I za to, że on to zrobi bezpłatnie, pozyskany urobek on to zabierze na swoje potrzeby. Bo ja prawdopodobnie takie pismo do pani dotrze jeszcze. Jeśli nie ma żadnych pytań, pani wójt, może chce coś? Jeśli nie ma... Tylko gwoli. Proszę gwoli pana. Przypomnienia, proszę państwa, bo zima przyszła i jeszcze będzie trzymała. Ja przypominam, że opracowany został plan zimowego utrzymania dróg gminnych, w którym zawarte są szczegółowo warunki, jakie podmioty, które będą wykonywały akcje związane z utrzymaniem dróg w okresie zimowym, zobowiązane są realizować. Wczoraj już była pierwsza interwencja, między innymi w kwestii, owszem, odśnieżanie tak, ale brak posypywania. A jest to taki okres, gdzie jest i śnieg, i jest ślisko. Także pokłosiem takich sygnałów jest tutaj od razu reakcja ze strony gminy do koordynatora. Ja tylko przypomnę, że nasza gmina podzielona jest na 4 rejony. Zgłoszenia i uwagi na temat przejezdności dróg należy zgłaszać do następujących podmiotów. Rejon pierwszy. Co jest w tym rejonie, w tym dokumencie osobą do odbierania sygnałów jest pan Waldemar Potyński, w rejonie drugim pan Rafał Zieliński, w rejonie trzecim pan Piotr Mikulak, w rejonie czwartym pan Tomasz Szymczak. I tu, żeby nie było takiego błędnego wyobrażenia, że to realizuje ZUP. ZUP koordynuje i jest jednym z podmiotów. Są 4 podmioty, które prowadzą akcję utrzymania dróg w okresie zimowym. I to, co jest ważne, jeszcze raz pozwolę sobie przytoczyć. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, podmioty, z którymi zostały zawarte umowy na odśnieżanie, prowadzą akcję w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości w godzinach od 4 do 20. Przy gwałtownym załamaniu pogody, gołoleć, zamarzający deszcz, zamiecie śnieżne, podmioty będą prowadzić akcję również w godzinach nocnych, co powinno zabezpieczyć właściwe wykonanie zadań. Rzuciło mi się w oczy, że
Gdzieś jakiś taki błędny komunikat się chyba pojawił, że to sołtys ma zgłaszać potrzebę interwencji na jakimś odcinku drogi. Absolutnie nie. Sołtys wspomaga mieszkańca, a podmioty, które są zobowiązane za realizację tego zimowego utrzymania dróg w należytym stanie, ich obowiązuje umowa, jaką mają zawartą i te kryteria, które ujęte są w tym planie. Oprócz tego w przypadku takich sytuacji, gdzie naprawdę jest sytuacja trudna, no pracę prowadzi się całodobowo. Skrajnie. Także jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z tym materiałem i absolutnie dementuję funkcjonujące w przestrzeni przekonanie, że to sołtys, jak poinformuje, to firma przyjedzie. Absolutnie nie. Firma ma działać zgodnie z umową, ma wykonywać swoje obowiązki łącznie z posypywaniem dróg. Natomiast sołtys jest tym ogniwem, który wspomaga mieszkańca, tak? Na takiej zasadzie. Dobrze, dziękuję pani wójt. Jeśli nie ma więcej pytań z sali, jest? Proszę bardzo, pan radny Zenon Fir. Przepraszam, pani wójt, z tego co ja zrozumiałem, że są te podmioty, ale są zastrzeżenia do... To nie ma takiego pługu, to tam ciągniki nawaliły, no a od samego rana są telefony, panie radny, tutaj nieodśnieżone, ja tu do pracy. No ja uważam, że jeżeli ktoś tam przystępuje do przetargu, no to powinien się liczyć z tym, że jest taki pług potrzebny, a nie tam jakaś wymówka, że tam nie pojedzie, bo on ma za duży. Także... Ale bardzo dobrze, że pan radny taki sygnał tutaj przekazuje, bo tu nie ma wytłumaczenia, że czegoś nie ma. Jeżeli coś się zepsuje, tak jest to zrozumiałe, tak? W trakcie załóżmy akcji, ale jeżeli ktoś zgłasza się do wykonywania określonych czynności, umowę w imieniu gminy podpisuje prezes spółki, no dla mnie jest to oczywiste, także to o czym pan teraz mówi, że podpisano umowy z podmiotami, które no nie są do tego przygotowane. Wynajmniej ja sobie tak nie wyobrażam czegoś takiego, nie ukrywam, no mam zaufanie do pana prezesa i do tej pory sięgając lata wstecz nie było takich drastycznych sytuacji, ale wobec tego po prostu zwołam spotkanie z udziałem wykonawców i z udziałem koordynatora. I te sprawy sobie doprecyzujemy. Ale przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie, że taka sytuacja mogła mieć miejsce, że podpisana została umowa bez właściwego zabezpieczenia. Powiem w ten sposób, to już jest, że tak powiem, nawet, bo w latach poprzednich też takie, no bo tam chodziło o przepędową, przepraszam, o przepędową, coś, no to właśnie tłumaczył się tak, że, bo ja tu nie mówię, że to zubrze, że to, no bo to są te cztery te podmioty, że no tu nie możemy, bo tam nie mamy pługu. Tak dla mnie jest to tak, jak pani wójt powiedziała. No jeżeli się podpisuje, podejmuje, no to jego problem, jaki tam pług będzie miał, czy nie będzie go miał. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej... A proszę bardzo, Rana Kwiatkowska. Ja jeszcze chciałam przy tej właśnie okazji może przypomnieć tylko, albo tutaj pani wójt, żeby wytytułowała to, że chodniki przy posesjach sprzątają właściciele posesji, tak? Bo czasami są takie odgłosy, że jakiś tam zakład, czy to ZUP, czy ktoś inny nie posprzątał chodników, nie odśnieżył i nie można sobie iść. Ja pozwolę sobie przytoczyć. Tak. Również ten zapis znajduje się w tym materiale. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jest Dziennik Ustaw
2021, pozycja 888 z późniejszymi zmianami. Osoba niewypełniająca obowiązku odśnieżenia i usunięcia lodu z chodnika podlega karze finansowej i odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na jego obszarze. Taki screen tych najważniejszych zapisów opracujemy, umieścimy na stronie internetowej i na Facebooku, bo to są media najczęściej odwiedzane przez mieszkańców, czyli taką w pigułce, tak? To, co powinno być. Dziękuję bardzo. No bo akurat społeczeństwo nie wie do końca, może nie ma tej wiedzy i po prostu jest taka spicholangia na kogoś, a jest to istotne, żeby jednak te chodniki były na przykład w tym momencie odśnieżone i wyczyszczone, bezpieczne. Dziękuję bardzo. To prawo dotyczące chodników nie dotyczy tylko, nie jest aktywne tylko w czasie zimy, tylko jest aktywne cały rok. Żeby mieszkańcy wiedzieli, że przejrzystość i czystość na chodniku należy do ich obowiązków. Ja jeszcze chciałem też zwrócić uwagę właśnie w tym temacie, co pani tutaj Marysia powiedziała, bo ja już od dłuższego czasu nawet rozmawiałem z wicewójtem, żeby, że tak powiem, no dla sołtysa wywiesić paragraf, prawo takie, bo ja rozmawiam na przykład z ludźmi, a niech przyjedzie gmina, niech gmina chodzi przepraszam, bardzo. Chodzi o chodnik przy swojej posesji. To gmina ma przyjechać tego, no to jak gmina, to niech gmina przyjedzie, zrobi, wypisze rachunek facetowi i nauczy się raz, no bo jest na to prawo. I przeszymy to jeszcze informację do gablot sołeckich. Tak, tak. Dziękuję. Możemy przejść do kolejnego punktu. Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeśli nie ma takich, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję wszystkim za udział w sesji i zamykam 50.